powinien być przeszkodą, chociaż wkrada się na salony, jeśli mogę tak metaforycznie powiedzieć. Natomiast wypowiem teraz taką myśl. Mówię to wszędzie, i w Opolu, i nie tylko w Opolu, że to miasto nadodrzańskie, po moich rodzinnych Tarnowskich Górach i po Wrocławiu, w którym już jestem ponad pół wieku, jest moim trzecim ukochanym miejscem w Polsce. I ja się bardzo cieszę, że właśnie tam, w Opolu, na Politechnice Opolskiej, zrodziła się myśl, by tej przerażającej fali wulgarności, schamienia językowego się przeciwstawić. Że hasło Politechnika Opolska przeciw wulgaryzmom no będzie jakimś hasłem wywoławczym, obligującym studentów tej uczelni, którzy przecież należą do elit społecznych, do podciągania się. Oni mają być wzorem, do nich się mają inni podciągać, a nie powinni nigdy oni zniżać się do tego poziomu rynsztoka, jeśli mogę tak powiedzieć bardzo, bardzo mocno. Dlatego jestem przekonany, że dobry wzór, wzór człowieka, który osiąga pewien status społeczny wysoki, może przyciągnąć, że odejdziemy od tego bardzo smutnego czasu zniżania się i przyjdzie czas podciągania się społeczeństwa polskiego do tych grup społecznych, o których możemy powiedzieć, że stanowią elitę. Na pewno elitę stanowi inteligencja techniczna. Studenci technicznej uczelni, Politechniki Opolskiej, niech przez tą akcję no niejako staną się takim propedeutycznym zaczynem poprawy tej bardzo nieprzyjemnej i niepokojącej sytuacji językowo-stylistycznej w Polsce. Stop wulgaryzmom. Politechnika Opolska.